Marek Cudek, boxing.pl, 15 minut o boksie, witam Was bardzo serdecznie, rozpoczynamy. Kwestie organizacyjne, dzisiaj około 21 wleci na nasz portal boxing.pl analiza dla fanów obstawienia wszelkiego rodzaju, myślę, że będzie to bardzo pożyteczny tekst, więc godzina 21, w czwartek o 20 ranking wagi ciężkie miał być dopiero po nowym roku, bo oczywiście mamy galę ciężkich w nowy rok z Luisem Ortizem, Charlesem Martinem i innymi, no ale ciągle ktoś walczy, nie ma sensu tego odkładać. Zbliża się oczywiście Wigilia, sami chcemy dostać prezenty, no i oczywiście będziemy robić prezenty. No co warto, zainspirowany postęp Kaspra Bartosiaka i jego rekomendacjami na TVP Sport. Polecam Wam trzy książki. Oczywiście Mistrz, pisałem recenzję tej książki. To są wspomnienia Tadeusza Pietrzykowskiego, spisane przez jego córkę, panią Eleonorę Szafran. To jest po prostu konieczna rzecz, nie tylko dla fanów boksu. To wiadomo, każdy wie, o co chodzi. Niepokonany w 28 walkach, czyli książka o Andrzeju Gołocie, rozmowy o Andrzeju Gołocie. Jerzy klasyk, żywy klasyk. Jeszcze przez wiele lat to będzie klasyk. Przemysław Osiak, niepokonany w 28 walkach. No i taka pozycja, kochani, taka pozycja o polskie pisanie o boksie. Kacper Bartosiak, Kuba Biłuński, oczywiście z Boxer.org. No oczywiście Andrzej Pastuszek z boxing.pl, no i pisarze, autorzy, felietoniści. Mamy tutaj nie tylko szeroką paletę odczuć i różnych form pisania o boksie, ale też boks od czasów bardzo dawnych do dzisiejszych, więc no powiem Wam, że od strony literackiej no jest to pozycja świetna. Są tam wybitne teksty, są to oczywiście też słabsze, natomiast myślę, że całościowo rzecz, którą trzeba mieć na półce. Dobrze, co dziś? Kownacki, Chisora, no i walki z zeszłego weekendu. Zacznę przewrotnie od Chisora. Parker 2, rewanż fantastyczny do oglądania, coś jak klasyk, pierwsza walka Chisory z White'em. Taka po prostu typowa bójka. Parker cięższy o jakieś 10 funtów, ale stawiałem przed walką na jego zdecydowane zwycięstwo. Powód był prosty. Joseph Parker znajduje się od niedawna w bardzo dobrych rękach. Andy'ego Lee przeprowadził się wręcz czasowo do Wielkiej Brytanii tylko po to, żeby móc z nim dłużej potrenować i to wszystko wyszło w walce. Były soczyste podbródkowe, osadzone uderzenia ze skrętem tułowia, z nastawieniem na jakość, nie na ilość. Absolutnie przełomowy występ Josepha Parkera w odniesieniu do przeszłości. No, od dawna tak dobrze nie zawalczył. Były trzy knockdowny, w tym jeden no, z kosmosu, bo Parker po prostu odepchnął zmęczonego Dereka Chisora i położył go w ten sposób na macie. Derek Chisora, no oczywiście serce, ogromne serce, lwie serce, w moim odczuciu na tle młodszego, bardzo, bardziej niż zwykle zdecydowanego Parkera wyglądał na kogoś, komu przybyło lat i po dwóch starciach już ciężko dyszał. No i gdyby Parker potrafił wykończyć sprawę, to walka zakończyłaby się już w pierwszej połowie. No bo Zelandczyk dał mu się jednak zregenerować i oglądaliśmy całe 12 rund. Zupełnie też nie wiedział Parker, jak dobrać się do Chisory chowającego się w narożniku. Po walce, zgodnie z tradycją, panowie wymienili uprzejmości i oczywiście War zaprosił Parkera na burgery. No a Chisora oznajmił też, że absolutnie nie wybiera się na żadną bokserską emeryturę, na co Babyface Kownacki jakiś czas później zaprosił Dereka Chisorę do tańca i tak zwany polski internet szczególnie zawrzał. Słuchajcie, moim zdaniem po Canelo i Szpilce w Polsce tylko jeden facet wzbudza tyle emocji i nie zawsze są to niestety dobre emocje. Powiem szczerze, że gdybym był Adasiem Kownacki, to bym do Polski, no zastanowiłbym się trzy razy, zanim bym przyjechał, chyba że do rodzinnej Łomży, bo po prostu nie wiem, czy warto.
Walka, wracając do rzeczy, do boksu, walka Kownacki-Chisora moim zdaniem kapitalna. Zakładając oczywiście, że obaj są w pełni sił, tego nie możemy być pewni, bo Adam w drugiej walce z Heleniusem miał naruszone oczodu i to poważnie. Kwestie do tego dochodzą rozbicia i naruszenia, no ale oczywiście to jest spora zagadka. Zakładając, że wszystko jest ok, no to stylowo to jest bomba i worek granatów. Chisora nie jest, no nie jest żadnym pancerem, nie ma zasięgu ciosu i timingu Roberta Heleniusa, natomiast ma już ogromne problemy z kondycją i po prostu Kownacki mógłby go teoretycznie zamęczyć. Adaś może regeneruje się wolniej, natomiast parę na 6 rund w bardzo dobrym tempie na pewno ma, czego nie można powiedzieć o Dereku Chisorze, który spokojnie wytrzyma i 12, ale po prostu trzeba dać mu odpocząć. No, moim zdaniem znakomita walka, powinni to zrobić i, no i potem liczyć kasę. Zdarzenia weekendu jeszcze. Na walce Bieterbijewa były trzy hymny, włącznie z kanadyjskim, ale i tak największe wrażenie, szczególnie na Rosjanach, wzbudziła wersja, uwaga, uwaga, radziecka hymnu Już nie ruszymy, Republik Swobodnych. No tak to szło mniej więcej. Cyrk na kółkach i kabaret. No, a Bieterbijew tak się z tego powodu ucieszył, że po prostu brał nas, kasował wbrew wszelkim przeciwnościom, ranom i tak dalej. No to była krwawa jatka, ale nie z powodu rozszarpania Markusa Brauna, no ale rany na czole króla Artura. Fantastyczny występ, bardzo poukładany. Bieterbijew może jest wolny, ale nadal zmiata z ringu, świetne kombinacje i takie świetne kombinacje ustawiające knockdowny, spokojna presja na tarcie, bardzo to przypominało to, co robi Canelo. Doskonałe zachowanie narożnika i trenera Marka Ramseya, konkretne uwagi, góra, dół, no i wygrana przed czasem, rozniesienie dobrego pretendenta i oczywiście powrót dyskusji o walce z Canelo Alvarezem. No a z ciekawostek jeszcze taka, że Andre Ward napisał na Twitterze, że Bieterbijew wyglądał w tej walce na kogoś, kogo będzie bardzo łatwo pokonać. Nie chcę nawet mówić, ile jakościowych ripost dostał Andre Ward po tym durnym tekście. Co się jeszcze działo? Israel Madrimov walczył w Taszkencie eliminator z Francuzem Michelem Soro w junior średniej. Jak wiemy, walka zakończyła się sporym skandalem, bo sędzia nie słyszał gongu. Madrimov uderzał jeszcze kilka sekund po nim. Po gongu, a jako że nie było odpowiedzi ze strony Francuza, to głuchawy sędzia przerwał walkę w boksreku. Wpisany jest już TKO w 9 rundzie. Kilka słów jeszcze na marginesie o kasie: 147 tysięcy dla Francuza, 98 tysięcy dla Madrimowa, dolarów oczywiście. Podsumowując, Madrimov i tak by tę walkę wygrał. Trzeba powiedzieć, że prowadzony jest naprawdę ostro, bo w ósmej walce, wygrał w końcu z dwukrotnym pretendentem będącym w pełni sił. Niesłychanie cenne zwycięstwo i na pewno znacznie lepszy styl Madrimova, który był bardziej skupiony na walce, bardziej skoncentrowany, mniej pajacował, było mniej też tych takich śmiesznych przeskoków, które robi, zmieniając pozycję z praworęcznego na mańkuta i odwrotnie. W Uzbekistanie był też niezły występ Shahrama Giasova, człowieka, który być może ma największy dar do walki na pro z całej tej grupy palety, falangi uzbeckich talentów. Wrócił też znokautowany sensacyjnie przez Gabriela Rosado Bechtemir Melikuziev. Wrócił w wyższej kategorii, w półciężkiej. Zawalczył w swoim stylu, nadal zbierał mocne prawe. Moim zdaniem już chyba za wiele nie zdziała, jest po prostu zbyt prosty i schematyczny w działaniu. Wydaje mi się, że poza wejściem może do top 10, może jakąś walką o pazę, raczej Melikuziev więcej nie zdziała. O innej ważnej walce Richards Gongora we wspomnianym wcześniej tekście, który wrzucę około 21, polecam. Na Boxing.pl oczywiście. No, kapitalny to był weekend dla poszukiwaczy przyszłych gwiazd, czyli tak zwanych prospektów. Był niezwykły jak na ten
na jego wiek, jak na staż, na pro występ super średniego Kubańczyka Davida Morela, szokujący wręcz. Bardzo polecam obejrzeć do tworzenia. Zresztą słuchajcie, na gali Matchroom, na gali Parker czy Sora 2 na undercardzie była walka Nowozelandczyka Davida Nicky. To jest brązowy medalista olimpijski z Tokio, a więc można powiedzieć świeżo upieczony zawodowiec, młody człowiek będący pod opieką Josepha Parkera. Nowozelandczyk, jak wspomniałem, jeśli przegapiliście, to koniecznie sobie odświeżcie tę walkę na DAZN. Moim zdaniem to jest przyszły mistrz świata wagi cruiser. Oczywiście musi przejść te wszystkie ośmiorądówki, musi przejść te szczęki, no ale jeśli ktoś lubi oglądać esencję, naprawdę bolesne, dotkliwe uderzenia, coś właśnie jak to robi Canelo, obejrzyjcie Davida Nicka. David Nicka jest super esencją. Bardzo ładnie też zaprezentował się w lekkiej, dynamicznej, bardzo rozrywkowo walczący dla kibiców Jose Valenzuela. Były też trzy damy światowego boksu. No, kapitalne, same kapitalne nazwiska i bardzo efektownie walczące panie. Była Amanda Serrano, była Marlen Esparza, była Senesa Estrada. Trzy świetne obrony pasów, popisówki, wręcz bym powiedział Amanda Serrano w swoim stylu, spokojnie, presja, rozbijanie, uderzenia. Trzeba było zobaczyć Hiszpankę Gutierrez po walce, po prostu jak ona wyglądała. A Marlen Esparza, bardzo dobry boks, Senesa Estrada, knockout efektowny, naprawdę top. Gale polskie na gali, Babylon Promotions w Polsacie. Daniel Rutkowski z klubu MMA pokonał boksera Damiana Kiwiora. Na gali GIA Challengers z kolei wystąpili pięściarze nokautu. Rafał Wołczecki potwierdził postępy. Bardzo fajny występ. Z kolei Maciej Suleński, no bardzo słabo moim zdaniem tym razem. Zupełnie nie przypomina pięściarza, który wygrywał chociażby z Jackiem Kulkajem. Potrzebuje na pewno regularnych startów. Maciek bardzo, bardzo się męczył w tej walce. Barski i Tryc. Zgodnie z oczekiwaniami Adam Barski daje rozrywkę, robi rozrywkę. Świetnie się go ogląda w ringu. Kibice na pewno z przyjemnością zobaczą kolejne jego walki. Mateusz Tryc. Mateusz Tryc no, też zrobił swoje, był kolejnym obok Czerkaszyna i Bednarka, który nie potrafił znokautować Argentyńczyka, twardego Argentyńczyka Maciela, no ale kiedyś Dimitri Pirok też nie potrafił, a przypomnijmy, że to był człowiek, który zastopował Daniela Jacobsa. Natomiast czasówkę zapewnił Macielowi kiedyś wspomniany dzisiaj Michel Sorowi, wadze jeszcze junior średniej. Także tak, moi mili, zapraszam na boxing.pl o 21:00 na analizę. No i oczywiście w czwartek widzimy się na podsumowaniu wagi ciężkiej. To inna niż zwykle bardzo długa lista, ale zmieścimy to wszystko w 15 minut. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Marek Cudek, boxing.pl, 15 minut o boksie. Cześć!